kochani, witajcie w nowym vlogu. Jestem czerwona, bo poćwiczyłam od rana i to tak, że słuchajcie, za mocno. Zobaczcie, jak jestem czerwona, aż mi się niedobrze zrobiło, ale chciałam zrobić taki porządny trening, bo wczoraj nie robiłam i zjadłam czekoladki, które dostałam na urodziny, więc sami rozumiecie. To jest sushi, tak? Ja od rana, słuchajcie, jeździ rumba już w sypialni i odkurzam tutaj jeden pokój i rumbę, jeszcze później tu posprzątam w salonie, bo sushi chyba jakiegoś rzepa złapała, bo wszędzie jest pełno takich, no wiecie, każdy kto ma psy to wie jak to jest, czy takie małe nóżki jakby, takie, nie wiem, listki, gałązki, wiecie jak to nazwać, takie, no to wygląda jak takie nóżki pajęcze z rzepów wypadają. I nie wiem, czy po prostu, czy ona sobie go gdzieś wyjęła, czy nie wiem co, ale po prostu cała sypialnia w tym jest. Więc od razu sprzątam. Wykąpałam się już po treningu i zaraz będę robić śniadanie, ale chciałam wam coś pokazać, gdyż wczoraj, już wam też wspominałam we wczorajszym vlogu, więc nie będę więcej mówić, przeczytałam, wróciłam do czytania. Dawno nie czytałam tak na bieżąco książek. Znaczy dawno, od początku roku, no dla mnie to dawno. I wczoraj zrobiłam sobie taki wieczór czytelniczy i przeczytałam Food Pharmacy. Tak jak powiedziałam wczoraj, może nie ze wszystkim do końca się zgadzam, ale w 99% tak i polecam i naprawdę warto i fajna książka. Te rozmowy tych sióstr bym pominęła, bo bardziej jakby chodziło mnie to clue i informacje, ale i pięknie wydana, naprawdę pięknie wydana. I przeczytałam jeszcze w nocy jedną taką książeczkę, tylko muszę tutaj na Kindle, czekajcie. O! W ogóle mogę wam przy okazji pokazać, co sobie jeszcze nowego kupiłam. Być szczęśliwym na Alasce. Unfuck yourself, napraw się. To nie, to już wcześniej. Rzecz o zmęczenie. Kolejna jest część Cukierni pod Amorem, więc ci z was, którzy czekali, to polecam i to jest ta książka, jak widzicie, a muszę teraz cofnąć, bo tu jest na końcu przeczytane 100%. Jak to się robiło? Tak. I tak, gdzie tu mamy? Chciałabym okładkę. No ja wiem, że jest... Współpracuj, drogi Kindlu. Strona tytułowa. No i nie pokażesz mi okładki. O, jest okładka, sorry, ale nie wiedziałam jak to zrobić. Prostota, siła codziennych rytuałów. No weź. Prostota, siła codziennych rytuałów. Tak się nazywa ta książeczka właściwie, powiedziałabym, bo przeczytałam ją, no w jeden wieczór przeczytałam to i to, także no wiecie, tu też nie ma tak dużo tekstu. Ile ta książka ma stron? Tam 100. No nieważne zresztą. W każdym razie prostota. Siła codziennych rytuałów. I ta książka jest o takim wyciszeniu, zwolnieniu, jeżeli czujecie się przeciążone, zmęczone, zdemotywowane, macie natłok myśli, nie możecie spać, bo kładziecie się i myślicie o... milionie rzeczy, które wydarzyły się w ciągu dnia, które miałyście zrobić, które macie zrobić jutro, że nie jesteś, jeżeli nie jesteście skupieni na tu i teraz, czyli nie wiem, jecie obiad, a już myślicie o tym, że będziecie robić pranie, robicie pranie, już myślicie o tym, że będziecie odbierać dzieci i taka gonitwa myśli i nic nie jest zrobione dobrze, nic nie jest zrobione na 100%, to ta książka jest dla was. Ja bardzo wiele z tych rzeczy jakby nieświadomie, nie nazywając tego w ten sposób, stosuję sama. Już od jakiegoś czasu bym po prostu oszalała, ale więc ta książka nie była dla mnie taka bardzo odkrywcza, ale część na pewno zmotywowała mnie, żeby więcej nad tym pracować, żeby jeszcze bardziej pracować nad takim wyciszeniem, nad takim też skupieniem i koncentracją na jednej rzeczy i tu i teraz. Ale też kilka ciekawych pomysłów się dowiedziałam, więc jeżeli właśnie męczy was taka gonitwa myśli codzienna, taki, ja to nazywam po prostu takim pierdolnikiem w głowie, krótko mówiąc, to ta książka jest dla was i polecam wam gorąco. A zaraz, wiecie co, miga mi bateria, jeszcze jedną ciekawą książkę wam pokażę. I słuchajcie, kupiłam sobie jeszcze takiego audiobooka, który się nazywa, już wam mówię,
Szeptucha, Katarzyna Berenika Miszczuk, Kwiat paproci, tom pierwszy. I fabuła jest niesamowita, bo fabuła jest o tym, że w ogóle żyjemy w dzisiejszych czasach, ale żyjemy w Polsce, w królestwie, że Mieszko nie przyjął chrztu i wierzymy w bogów. I istnieje system opieki medycznej nadal, taki jak mamy teraz realnie w Polsce, ale istnieją też szeptuchy, czyli no takie kobiety, które od zawsze były w polskiej tradycji, które gdzieś tam leczyły ziołami, pomagały, tak, ale jakby to jest trochę takie science fiction, powiedzmy, że właśnie teraz w Polsce jest taki system opieki zdrowotnej, że jakby tym lekarzem pierwszego kontaktu jest ta szeptucha, a potem jeżeli się dzieje coś poważnego, to dopiero wkracza medycyna, leki, idziemy do lekarza. I ta historia zaczyna się od tego, że dziewczyna, która właśnie ukończyła medycynę, dostała dyplom i musi iść na rok na obowiązkowe, jak to się mówi, praktyki u szeptuchy gdzieś na wsi. Powiem wam, że rewelacja. Ja w ogóle myślałam, że to będzie jakieś takie romansidło albo coś z cyklu Cukiernia pod Amorem albo Aubena Grabowska, a to jest zupełnie co innego, ale mega mnie zaciekawiła ta książka. Jak widzicie, ja tu jestem na czwartym chyba rozdziale, tak? Nie wiem. Nie wiem, jak to się... Chyba tak. I powiem wam, że rewelacja. Bardzo wam polecam. Ja sobie akurat kupiłam audiobooka, bo po prostu jak ćwiczę, to mi jest wygodniej, no wiecie, wiadomo. I wolę słuchać audiobooka niż oglądać YouTube'a, bo wtedy jakoś tak, no lepiej mi po prostu jest. Więc sobie kupiłam ten audiobook. Jestem mega, mega zaciekawiona tą książką. No też jakby jeszcze ostatecznej recenzji wydać wam nie mogę, bo tak jak mówię, no tylko dzisiaj jej zaczęłam słuchać, ale bardzo, bardzo mi się spodobała. Także jeżeli macie ochotę, to możecie sobie zobaczyć, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki. A ja się zabieram za śniadanie, bo już jest, słuchajcie, 11, tak. I mam taki chleb. Czy on ma jakiś w miarę, tak, ma w miarę dobry, nawet bardzo dobry chyba skład. Więc go zjem. Jakiś czas temu go kupiłam, a pod wpływem właśnie książki stwierdziłam, że nie będę jeść białego pieczywa. Tu mam, słuchajcie, nasze nowe odkrycie. Znaczy nasze nowe odkrycie. Tomek lubi masło tylko takie zmrożone z lodówki. Ja nienawidzę takiego masła, którego się nie da rozsmarować. Wpadłam na genialną rzecz, nie wiem czemu wcześniej na to nie wpadłam. To jest po prostu banalnie proste i wszyscy się pukną w głowę, jak to usłyszą. Ale po prostu kupiłam maselniczkę i odkrywam kawałek masła. O, ona jest taka ładna z krówką i po prostu ja sobie trzymam takie i wtedy w każdym razie mogę je roztopić. I nie wiem, czy wam kiedyś pewnie pokazywałam, że raz na jakiś czas mam ochotę i mam fazę na kanapki z masłem i ze świeżym ogórkiem. I pamiętam, jak kiedyś byłam mała i byłam taka bardzo, bardzo chora i miałam jakąś taką grypę i się wyleczyłam. I pamiętam, że właśnie mama mi robiła kanapki z pasztetem i z ogórkiem, a wtedy, wiecie, nie było ogórków cały rok w sklepach, bo to była nowa lika i no, to nie jest tak jak teraz, że macie rzodkiewki i maliny i wszystko, całe, i awokado i wszystko okrągły rok w sklepie. Tylko wtedy pamiętam, że właśnie to było też taki okres jak teraz, pewnie marzec. I ja byłam bardzo, bardzo chora i właśnie jak się wyleczyłam, to mama mi robiła te kanapki z pasztetem i z ogórkiem i to była pierwsza rzecz, którą wtedy chciałam zjeść. No teraz już pasztetu nie jem, ale tak po prostu po angielsku zrobię sobie kanapkę z masłem, z ogórkiem i z solą, więc tak będzie wyglądać moje śniadanie dzisiaj. Cóż, i nie mam już nic. Pani wszystko zjadła. Cóż, siedzi i na mnie warczy. Muszę wyrzucić to pudełko, bo opróżniłam je całe sama. Ale to było dwa tygodnie temu, a te czekoladki, o których wam mówiłam wczoraj, to były urodzinowe. Także sushi, warczysz na mnie, ale chyba zapomniałaś o tym, że to pan psa dokarmia. Ja nie propaguję takiego rozwiązania i pani nie daje psu jedzenia. Tak? Dlatego nie ma sensu na panią warczyć, przypominam. Przy jedzeniu. No nie wiem, co ci się stało w ogóle. Słuchajcie, sushi bardzo rzadko żebrze, jak ja jem. Ja jej po prostu nie karmię, więc wie, że nie ma sensu, ale dzisiaj jakoś
chyba ogórki ci tak ładnie pachniały, tak? Zresztą właśnie nie wiem, co. Ja nie jadłam nic takiego, co by psa mogło zainteresować. Prawda, sushi? Żebraku, baranku, sierściuchu. No. No ale o co chodzi? Może ty chcesz na kanapę? No chodź jak chcesz. Chodź, hopsa. Nie, nie o to chodzi. No to nie wiem, co ty chcesz. Kot się zbliża. Chodź, Kicia do mnie przyjdzie, tak? No właśnie. Kicia ostatnio jest moim wiernym towarzyszem. Wszędzie razem. Tak? Kiciu, nie? Co? Chciałam wam coś pokazać. Nie wiem, czy już kiedyś wam o tym opowiadałam, ale chciałam wam pokazać mój system pakowania się na wyjazd. I dzisiaj jest środa, wyjeżdżamy dopiero w piątek, ale w piątek w nocy, ale ja nie będę miała czasu za bardzo tego kiedy indziej zrobić, więc po prostu wyciągam sobie część rzeczy już teraz, wiecie, żeby część uprać, robię pranie i też nie wiem, czy ja wam o tym opowiadam, ale ja po prostu robię tak, że wyciągam rzeczy z szafy i robię sobie takie zestawy. Czyli i w ogóle zakładam to na siebie, chyba że mam taki zestaw, w którym już chodziłam, jest sprawdzony. Ale najpierw sprawdzam oczywiście pogodę, jaka jest prognoza. Ma być mega zimno, teraz jest w ogóle chyba jakaś prognoza, że ma być minus 17 stopni, także stawiam na ciepłe rzeczy, chociaż tam jest taka restauracja, do której zawsze chodzimy. I tam jest mega ciepło. A to jest tak, że w ogóle to jest taki duży wyjazd, jedziemy chyba w 20 kilka osób, tak mi się wydaje. No i tak, więc będziemy chodzić pewnie do tamtej knajpy w Madonnie, jedziemy na narty do Madonny, do Włoch. No i właśnie ja sobie, i to jest taki luźny wyjazd, więc wiecie, jakiś sukienek czy takich rzeczy nie pakuję, ale po prostu robię tak, że przeglądam wszystkie moje rzeczy w szafie, tak dokładnie, wiecie, po kolei, po jednej, bo no nie pamiętam, ja tak nie pamiętam, co mam w szafie, więc po prostu sobie wszystko tam oglądam, jakie mam sweterki, jakie mam ciepłe rzeczy i tak dalej. No i też się zastanawiam, co mi będzie potrzebnego, wiecie, no na śniadanie, w czym będę schodzić. Właściwie no wiadomo, że to dwie jakby stylizacje, śniadanie. No i potem po nartach, po przebraniu się, po wykąpaniu, gdzieś zawsze idziemy na kolację, więc taki strój powiedzmy do knajpy, ale nie jakiś super wystrzałowy, no ale też nie, raczej nie dres, tak? Czyli takie coś, no mniej więcej coś takiego, co mam teraz na sobie, minus klapki oczywiście. Więc wyciągam sobie tutaj wszystkie swetry. Tutaj mamy raz, dwa, a tak pokazuję, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i jeden taki do narzucenia, gdyby było naprawdę zimno, więc teoretycznie mam jeden sweter na jeden dzień. Co w sumie jest, wiecie, za dużo, ale ja lubię, no bo można by było założyć jeden sweter dwa razy, ale ja po prostu nie lubię chodzić, no nie, po prostu nie. Nie chodzi o stylówkę czy coś, że mnie ludzie zobaczą dwa razy tym samym, ale ja po prostu po każdym założeniu swetra go piorę i nie czułam się komfortowo. Więc tak, tu mam i mam takie, wiecie, takie kaszmirowe moje swetry. Nie mam też nic takiego bardzo grubego, bo mam ciepłą kurtkę, nawet jak będzie mróz, to wiecie, jak przychodzimy od hotelu do knajpy, to nie jest długa droga, a potem jest mi za gorąco, więc takich mega grubych swetrów nie biorę. Ale wzięłam też coś takiego, wiecie co, wzięłam sobie, wyciągnęłam koszulę, bo to też jest fajne rozwiązanie, bo można na to założyć sweter taki duży, czy po prostu tak wyciągnąć kołnierzyk pod to i potem, jak jest bardzo gorąco, to zdjąć. A to też tu jest ta jedna koszula z Abercrombie, którą dostałam od sąsiadów, i Ralfa białego, który pasuje do wszystkiego i może być nawet jakąś koszulą bardziej formalną, ale tak. I tutaj mam z długim rękawem z Tomiego z zeszłej. Ja ją kupiłam w zeszłym roku, dokładnie przed tym wyjazdem do Madonny, więc ona będzie miała teraz rok. Naprawdę, słuchajcie, te rzeczy z Tomiego mają fajną jakość, bo jej się nic nie stało, a te wszystkie takie bluzeczki typu H&M niestety szybko kończą żywot. Tu mam tą bluzeczkę z Adidasa, która też jest super jakości, którą już mam długo i mogę ją założyć do leggingsów, do jeansów, pod sweter, na luźno, różnie. Tu mam ten biały t-shirt z
H&M, ten z jedwabiem, ale powiem Wam, że założyłam go i nic mi dupki nie urwało. Więc nie leży jakoś fenomenalnie, nie mogę powiedzieć, że jest prześwitujący, ale też jakość tego nie jest super i się gniecie. Widzicie, on jest nowy, wyjęty z folii na wieszaku i chwilę tam gdzieś wisiał, już jest pognieciony, więc kupcie sobie tańszy t-shirt po prostu. No i właśnie na śniadania mam dwie bluzki, czy tam nawet dochodzenia, zobaczymy w zależności jak tam będzie też, bo po prostu czasami w hotelu też jest tak ciepło, że na śniadania schodzę w bluzce termicznej takiej do jeżdżenia, więc zobaczymy, jak jest chłodno, zakładam bluzę, więc mam te dwie bluzy Kleine, jedną różową, jedną białą. No i tutaj sobie naszynkowałam, tu mam właśnie te Kleine spodnie od dresu. Mam jedne rurki niebieskie, te z H&M za 39, które ostatnio kupiłam. Jedne boyfriendy z Reserved, jedne białe rurki i jeszcze do tego dołożę czarne, zwykłe leginsy. O, tak wiecie, sobie tutaj odkładam te rzeczy, bo dzisiaj albo jutro będę je prasować. No i to wszystko, jeszcze do tego wiadomo, jakieś basici typu koszulki, pod spód bielizna, skarpetki i tak dalej. Właśnie dołożę kilka takich zwykłych koszulek i to wszystko właściwie. Aha, i to co mam na sobie, to są te luźne granatowe spodnie, a to jest bluzka, którą kupiłam w zeszłym roku w Bibione, to jest jakiś Twin Pop, coś takiego, nie pamiętam. Bardzo fajna jakość i taka nadaje się i na lato, i na zimę, więc stwierdziłam, że do tych granatowych spodni będzie ok. No i wezmę sobie super stary do chodzenia, czy muszę je wyczyścić, czy po hotelu, czy gdzieś tam po ulicy, jakby nie było jakiegoś śniegu, i wezmę, na pewno wezmę też aksy, no i aksy i te, jak one się nazywają, i Timberlandy. No i tak to będzie wyglądało, nie biorę jakoś tak dużo rzeczy bardzo na ten tydzień, bo to mi spokojnie wystarczy. No i tak jak mówię, to też jest taki bardziej luźny wyjazd, więc bardziej na luzie, powiedzmy. A, no i właśnie jeszcze zamówiłam, słuchajcie, mam żelazko stacjonarne, bo wiecie, że ja kocham steamer i steamer jest najlepszy na świecie i nie zamieniłabym go na nic innego, ale wiecie, czasami jakbym chciała, Boże, jaka jestem tutaj żółta w tym świetle, no nieważne, jakbym chciała na przykład wyprasować pościel czy takie rzeczy, to próbowałam to robić na łóżku, ale to było niewygodne, więc stwierdziłam, że zamówię deskę do prasowania, ona ma dzisiaj, ma przyjść. Więc zrobię sobie tam stanowisko w tamtym pokoiku, gdzie mam suszarkę, steamer i tak dalej. I będę miała deskę do prasowania. Fakt, ja żelazka naprawdę rzadko używam, ale czasami do niektórych rzeczy się przyda. Na przykład do takich t-shirtów pewnie może będzie mi łatwiej prasować, chociaż nie wiem, ja już się tak przyzwyczaiłam do tego steamera, że mogłabym żyć tylko z nim. Ale tak jak mówię, czasami mam takie serwetki na stół albo właśnie pościel, które potrzebują jednak tradycyjnego żelazka. Zamówiłam też w końcu toster, więc jeżeli to dzisiaj wszystko przyjdzie, to Wam pokażę. No i tak, po prostu wyniosę to tam do pokoiku, będzie sobie czekało na prasowanie, a pakować będę się pewnie jutro. No, ale zobaczymy, to Wam wszystko dam znać. Jutro też idę w końcu do fryzjera, w końcu te włosy podciąć, pocieniować, zrobić kompres i coś zrobić z tym kolorem, bo już są takie słomkowe. Nie podoba mi się ten kolor. Znaczy on nie jest jakiś najgorszy, ale nie, chcę coś zmienić. Więc dobra, no tak wyglądają moje przemyślenia, którymi się chciałam z Wami podzielić na ten moment, więc tak, to Wam chciałam powiedzieć. Dajcie znać, czy tak robicie też, że planujecie outfity, bo ja kiedyś robiłam tak, że się pakowałam w ten sposób, że otwierałam walizkę, otwierałam szafę i tak. To lubię, to jest ładne, to super i wiecie, zabierałam górę rzeczy, potem wcale nie wiedziałam, w co mam się ubrać, co mam założyć, a teraz planuję jakby pod pogodę, pod to, ile razy dziennie będziemy potrzebowali się przebierać, i po prostu planuję góry, do tego spodnie i buty, żeby wszystko ze sobą grało i mniej więcej taki outfit na każdy dzień sobie planuję i potem nie mam problemu w co się ubrać. Kiedyś serio po prostu zabierałam tonę tych rzeczy, a potem i tak
nie miałam się w co ubrać, bo albo coś do siebie nie pasowało, albo nie miałam butów do tego zestawu, albo było mi w tym za ciepło, za zimno, albo nie miałam do tego odpowiedniej kurtki czy płaszcza, bo to też jest jeszcze tak. A teraz czytam torebki, a teraz wszystko, wiecie, też w tej szafie tak mam jakby wszystko zorganizowane, że te wszystkie rzeczy mimo wszystko do siebie pasują. Więc nie mam czegoś takiego, że o, te buty czy tam ta torebka mi potem do tego nie pasują. No ale tak czy siak, mimo wszystko sobie to planuję. Dajcie znać, czy tak robicie, czy robicie tak, że po prostu wyjmujecie z szafy cokolwiek i wio. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain. Hej, jest już wieczór, ja leżę w łóżku i mega się wciągnęłam w Unfuck Yourself, czytam na Kindlu, pokazywałam wam takie urywki wcześniej i tak się wciągnęłam, że zamierzam ją dzisiaj skończyć i przeczytać, chciałam powiedzieć skończyć i przeczytać do końca, ale chcę ją dzisiaj skończyć, bo mega mi się podoba i mega mnie zaciekawiła. To taki jest plan na dzisiejszy wieczór, tu ze mną zwierzaki też już. Sushi, Kicia. Cześć. Też już ze mną leżakują. Jestem cała wysmarowana pielęgnacją. Tutaj jeszcze jakieś takie małe zaczerwienienie, ale mam nadzieję, że mi to niedługo zejdzie. I słuchajcie, nagrałam dla was film o mojej wieczornej pielęgnacji, więc jeżeli jesteście ciekawi, już pewnie jest na moim kanale. Także kochani, tak wyglądał dzisiejszy vlog ze mną. Ja już dzisiaj nic ciekawego nie będę robić, więc się rozłączam. Po prostu zamierzam czytać cały wieczór. A tylko jeszcze chciałam wam powiedzieć, że oglądaliśmy wczoraj rewelacyjny serial. Pierwszy odcinek nowego serialu kanalu Plus. Kruk. Wow. Dawno czegoś takiego dobrego nie widziałam. Widzieliśmy jeden odcinek. To jest taki thriller, ale trochę taki dziwny, pokręcony. No ale rewelacja, serio, dawno, dawno czegoś takiego, a jeżeli dobrego nie widziałam, a jeżeli chodzi o polskie seriale, to już w ogóle naprawdę rewelacja, naprawdę taki przejmujący i nie mogę się doczekać następnego odcinka, rewelacja, więc jeżeli macie ochotę, to sobie zobaczcie. Belfer był dobry, ale to zobaczymy, jak to się rozwinie, ale pierwszy odcinek, wow. Naprawdę. Także bardzo wam polecam. Ja wracam do czytania i widzimy się jutro. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Stawcie lajka w górę, jak możecie. Kciuka w górę, lajka w górę, kciuka w górę. Mówiłam wam już w którymś z vlogów, że YouTube tak kręci z tymi filmami, nie pokazuje w subskrypcjach, nawet na kanale czasami nie wyświetla i to jest takie frustrujące, że po prostu ja nagrywam, wy mnie subskrybujecie, a nawet nie widzicie tego w subskrypcjach i to jest taka lipa, także jak możecie i nie jest to dla was jakiś problem, to zostawcie tego kciuka w górę. Dobra kochani, miłego wieczoru, buziaki.